Myślę, że otwartość nasza, wiele pomysłów, które realizowaliśmy, fajne pomysły, które były nastawione na rozwój kajakarstwa, programy, które dzięki ministerstwu mogliśmy realizować, no i nasi sponsorzy też pomogli mi w tym wszystkim. Ale to też trzeba powiedzieć, że to była ciężka praca całego naszego zespołu, całego zarządu, że znajdywaliśmy siłę na bycie między ludźmi, pomaganie im, na rozmowach z naszymi partnerami, sponsorami i z ministerstwem. I tylko dzięki tym ludziom również udał się ten wynik powtórzyć z zeszłego roku. No, przedstawiłem kilka pomysłów, które byśmy chcieli zrealizować. Myślę, że ciekawe. Na pewno głównie na sercu dwie rzeczy. Zdobycie medalu w Los Angeles i drugie dalsze rozwijanie popularyzacji kajakarstwa wśród najmłodszych i wśród pasjonatów kajakarstwa, czyli tego kajakarstwa powszechnego, kajakarstwa turystycznego, bo to tworzy Polski Związek Kajakowy i naszą siłę. Także inwestowanie w młodzież, a efektem będą medale na Igrzyskach Olimpijskich. Pewnie te nasze inwestycje to nie jest jeszcze Los Angeles, ale wierzę w to, że mamy już teraz świetny zespół, gdzie w Los Angeles przywieziemy medale, a te nasze działania teraz pozwolą, by po Los Angeles zdobywać jeszcze więcej medali i być jeszcze mocniejszym związkiem.